Wyobraź sobie, że masz magiczną różdżkę. Machasz nią i pojawia się cokolwiek zechcesz. Znikąd wyłania się z pustej przestrzeni. Niemożliwe? Jest dość oczywiste, że głównym źródłem inspiracji dla nas będzie magia. Bądź co bądź, różdżka stanowi elementarny atrybut każdego maga, zaś podstawową umiejętnością maga jest tworzenie czegoś z niczego. Różdżkę mieli wszyscy czarodzieje w historii czarodziejstwa, od Merlina po Gandalfa, ale nie tylko. Kiedy Mojżesz w Księdze Rodzaju sprawia, że rozstępuje się Morze Czerwone, a później sprawia, że woda wytryska z nagiej skały, Bóg podpowiada mu, aby posłużył się swoją laską. Ponieważ nie za dobrze udaje nam się tworzyć coś z niczego siłą woli, pojawili się magicy. Kim są magicy? To ludzie, którzy udają, że są magami. Co ciekawe, oni też posługują się magicznymi różdżkami. W ich przypadku jednak służą one głównie odwracaniu uwagi. Kiedy przykuję waszą uwagę do tej oto magicznej różdżki, być może nie zauważycie, że w pewnym momencie w mojej dłoni pojawi się kamień. Zastanówmy się może, zanim zastanowimy się nad tym, czy dałoby się stworzyć coś z niczego, może pomyślmy, czy dałoby się przekonać kogoś, że coś takiego nastąpiło. Magia sceniczna to sztuka przekonywania widzów, że doszło do czegoś niemożliwego. Jest wiele powodów, aby wykonywać sztuczki magiczne, poczynając od zwykłego oszustwa. Na słynnym obrazie Magik Hieronima Boscha z początku XVI wieku uwagę przykuwa przede wszystkim stojący po prawej stronie iluzjonista. Trzyma w dłoni kulkę wyciągniętą, jak się domyślamy, tak umiejętnie, że widzom zdawało się pewnie, że pojawia się znikąd. Sam obraz jest jednak dowcipem ze strony Boscha, ponieważ postać iluzjonisty odciąga naszą uwagę od bohatera drugiego planu, mężczyzny po lewej stronie sięgającego po sakiewkę jednego z rozproszonych widzów. Pod koniec XVI wieku napisano też pierwsze dzieło odczarowujące sztuczki magiczne. The Discovery of Witchcraft, czyli ujawnienie czarnoksięstwa. Jego autor, pisarz i polityk Reginald Scott wyjaśnia w nim, że niesłuszne jest skazywanie ludzi na śmierć za magię, ponieważ magia to tylko sztuczki. Na dowód ujawnia sposób wykonywania kilku popularnych sztuczek, między innymi rzekomego odpiłowania głowy na oczach widzów. Scott wyjaśniał, że sprytni iluzjoniści przyklejali do szyi przepiłowywanej osoby wałeczek surowego ciasta chlebowego z kieszonką wypełnioną bydlęcą krwią, tak aby wydawało się, że rzeczywiście piłowane jest żywe ciało. Okazuje się też, że już w XVI wieku iluzjoniści przygotowywali specjalne noże z wyciętym pośrodku segmentem, dzięki czemu mogli udawać, że odcinają sobie palec lub nos. W slangu współczesnych iluzjonistów słowo production, czyli dosłownie po polsku produkcja, wytworzenie, to nazwa na sztuczki polegające na stworzenie czegoś z niczego. Może być to słynny królik z kapelusza albo kulka w kubeczku, w którym przed chwilą wszyscy widzieli, że nic nie ma. Dzisiaj zawodowi iluzjoniści, dzięki latom ćwiczeń i skomplikowanym urządzeniom, są w stanie przedstawiać efekty, które czasami, nawet po długim namyśle, nie poddają się łatwo analizie. Magia, czyli iluzjonizm, w tym sensie magia, niemal z definicji polega na tym, że udajemy, że robimy coś niemożliwego, jednocześnie posługując się tak naprawdę sztuczkami. Współcześni iluzjoniści nie udają, że są magami, no chyba że na przedstawieniach dla dzieci. A sztuka iluzjonizmu polega na tym, że tworzymy piękny, zaskakujący efekt. Czasami nawet po długiej analizie nie wiemy, co tam tak naprawdę zaszło. I na tym polega piękno iluzjonizmu, nie na udawaniu, że dokonuję niemożliwego. Spróbujmy jednak wrócić do podstawowego pytania. Czy dałoby się w jakikolwiek sposób obronić na gruncie współczesnej fizyki taki pomysł? Macham różdżką albo nawet nią nie macham, ale na moich oczach w pustej przestrzeni pojawia się coś. Kiedy ja sam zadaję sobie to pytanie, na moją myśl zwykle przychodzi Thorgal, jeden z moich ulubionych komiksów, gdzie w zeszycie oczy Thanatloka
pojawiła się bardzo ciekawa myśl. Młody Jolan spotyka tam się ze starym, mądrym Tanatlokiem i ten wyjaśnia mu zaskakującą dla młodego chłopca prawdę, że cały otaczający nas świat zbudowany jest z maleńkich cegiełek materii, atomów. Jolan jest zaskoczony. Jak to możliwe? Tak, nawet powietrze, które nas otacza, mimo że nic w nim nie widzimy, składa się z cegiełek. W dodatku są to dokładnie te same cegiełki, z których zbudowana jest woda, albo jabłko, albo nóż. Gdyby więc udało się zmusić te cegiełki, aby połączyły się ze sobą, to na naszych oczach w powietrzu mogłaby wyłonić się woda, albo jabłko, albo nóż. To już jest jakiś trop. We wszechświecie Torgala siłą zdolną do łączenia ze sobą atomów jest także umysł. My w naszym świecie być może jesteśmy ograniczeni wyłącznie do technologii. Czy istniałaby tego typu technologia? Okazuje się, że są pewne nadzieje. Być może nie z powietrza, dlatego że w powietrzu, chociaż występują w nim niemal wszystkie potrzebne nam atomy, żeby stworzyć choćby to, jest ich jednak troszeczkę za mało. Powietrze jest zbyt mało gęste. Gdybyśmy jednak wypełnili słój odpowiednio dobranym płynem i zmusili znajdującą się tam materię, aby zagęściła się do postaci ciała stałego, to rzeczywiście na naszych oczach pojawiłby się pewien obiekt, na przykład figurka. I istnieje technika druku 3D, w zasadzie nie będąca drukowaniem, w takim sensie, w jakim zwykle kojarzymy to słowo, dokonująca właśnie czegoś takiego. Mowa o fotopolimeryzacji. Drukowanie 3D to ogólna nazwa na tworzenie obiektów przestrzennych na podstawie modelu komputerowego. Najbliższa naszej intuicji, gdy słyszymy słowo drukowanie, a przy tym najpowszechniej znana jest technologia o nazwie FFF, Fused Filament Fabrication, czyli produkcja poprzez osadzanie topionego materiału, najczęściej występującego w postaci nawiniętego na szpulę cienkiego włókna, tak zwanego filamentu. Filament ten topiony jest, a następnie osadzany w ściśle określonym miejscu przez wędrującą głowicę. Gdy jednak poszukujemy czegoś, co na naszych oczach względnie szybko materializuje coś z niczego, lub przynajmniej niemal niczego, to za dużo ciekawsze technologie uznamy pewnie te opierające się na zjawisku fotopolimeryzacji. Fotopolimeryzacja to, mówiąc najprościej, polimeryzacja pod wpływem światła. Pomyślmy o płynie składającym się w skali cząsteczkowej z maleńkich cegiełek, które, jeśli tylko połączymy je ze sobą, czyli dokonamy polimeryzacji, utworzą ciało stałe. Jeżeli polimeryzacja zachodzi pod wpływem światła, to po precyzyjnym naświetleniu wybranych miejsc wewnątrz zbiornika z takim płynem wyłoni się w nim modelowany przez nas obiekt. Istnieje wiele technik opierających się na tej ogólnej idei. Jedną z nich jest CAL, Computed Axial Lithography, czyli dosłownie obliczeniowa litografia osiowa. Za tą techniczną nazwą kryje się względnie prosta idea. Na cylindryczne naczynie z płynem światłoutwardzalnym rzutowany jest, czasami stosowane są tu zwykłe, dostępne powszechnie rzutniki, obraz modelowanego obiektu, zawsze odpowiadający jego przekrojowi z jednego tylko kierunku. Pojemnik obraca się, podczas gdy rzutnik emituje światło odpowiadające kolejnym przekrojom. Z czasem utwardzają się tylko te miejsca, w których łączna intensywność światła jest największa. I to właśnie model, który chcieliśmy wytworzyć. Choć proces ten nie zachodzi jeszcze tak szybko, jak mogłoby się wydawać na podstawie filmów, zwykle przyspieszonych kilkukrotnie, technologia ta rozwija się dziś szybko, ze względu na tempo, dokładność i koszt produkcji. Być może kojarzycie trzecie prawo Arthura C. Clarka, pisarza science fiction i futurologa. Brzmi ono tak. Każda odpowiednio zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii. Muszę przyznać, że wyłanianie się figurki w słoiku, w którym przed chwilą nie było tak na oko nic, naprawdę pachnie już dla mnie magią. W tym przypadku jesteśmy jeszcze ograniczeni materiałem. Ale czy dałoby się wyobrazić taką wersję tej technologii, w której na moje życzenie, w słoiku przede mną, pojawia się naprawdę cokolwiek?
Może nie byłaby to magiczna różdżka, ale na pewno byłby to magiczny słoik. Będzie coś takiego? A co, nie wolno mi marzyć?